Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Steve'cio, a to jest drugi odcinek z Steve Solo, czy Minecraft Solo. Pokażę wam, co zrobiłem. A, i nie zapomnijcie o łapce w górze, o subie na moim fagi kanale, a my zaczynamy. A to mordki ciśniemy, pokażę wam, co zrobiłem. I skraftowałem sobie ognicho i tutaj postawiłem je. Wezmę jeszcze tutaj, wam pokażę, co czekajcie. Jeszcze zobaczę tylko dźwięki. Powinien być git. Dobra. Tutaj mam skrzyneczkę z żadnymi pierdołami. Tu mamy dwie skrzyneczki, lampy. Znalazłem gdzieś tam w podróży byłem. I tutaj mam piecyki. O, żarełko mi się przepaliło, to bardzo dobrze. Ja tego lice chatę wydrążyłem w skalę. Ogólnie przybudowiłem mi Clipper i on wysadził, musiałem od nowa tam jakoś to zrobić. Myślę, że fajnie ten wyszło. A tutaj mamy kopalnię. Widzicie, już mamy na wykończeniu kilof żelazny. A mam końcówkę żelaza, bo zrobiłem sobie mały armor. Ale kopiąc tutaj, chciałem zostawić to na odcinek, znalazłem rudę żelaza, czyli ten, wiecie, tutaj dokładnie, no rudę żelaza. Tylko musimy tutaj zejść. Tu już jest ciemno jak w dupie. Tu trzeba rozświetlić i mamy rudę żelaza, więc sobie ją na szybko wykupiemy, pójdziemy sobie ją przypalić i zobaczymy, co sprzedają nasi wieśniacy. Dobra, cyk, idziemy ją szybko przypalić, hopa, hopa, hopa. A, i dzięki mordki za suby, tam na początku odcinka jeszcze wkleję ostatnie subskrypcje. Brakuje 4 subskrypcji do 1100 subów. Więc mam nadzieję, że tam zaprosicie znajomych, czy jesteście nowi na kanale, to dacie suba, żeby dobić te 1100 subów i więcej ich wbić. Bo widzę, że tutaj filmy z Brudetek Net się przyjęły, tak samo raczej ta seria. I tutaj stąd wyciągnąłem żarcia, więc tutaj damy żelazo. Idziemy zobaczyć, co nasi wieśniacy. Cześć. Za ziemniaki emerald, to się nie opłaca. No, sorki, ta czkawkę, czy coś w stylu. Ty nie masz tego. Przydzielonego swojej tej. Więc będzie trzeba ci przydzielić kuźwa tego. Jak się nazywa? No, tą pracę, czy jak to się zwie. Ale to też, tutaj chyba nie byliśmy jeszcze, w tych domkach. A tutaj też będzie chyba w górę skrzynka. Co ten piesek tutaj robi? Dobra, ciśnij do góry, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ale będzie wkuźwa. Ciągle coś lepszego, a to dupa. Dobra, idziemy na górę. Tą wieżę trzeba przebudować. Hopa, żeby się nie zabić. Dobra, przeżyłem. Coś ciekawego na horyzoncie widać? Nie, nie widać. Właśnie myślę, że... czekajcie, chcę jakby to sformułować. Myślę, że odcinki będą... O, tu jeszcze skrzyneczka jest. Emerald! Chlebek, ja tu też nie byłem, o chudźba. Większość wioski też nie zwiedziłem. Myślę, że tak czym więcej... Myślę, czym więcej będzie i tego. I lajków pod filmami, i to będziemy częściej dawać filmy, myślę. Że tak dużo wioski nie odkryłem. Tam trzeba było płynąć, zobaczyć, co tam jest. O, cześć, kicia. Ja mam rybek, żeby cię oswoić. Ale załatwimy jakieś pajęczyny, to zrobimy wędkę, jest film kota. Co my tu mamy na tej górze? Nic ciekawego, tam żadnej... Opuszczony statek, byliśmy tam? Tak, byliśmy. Stamtąd chyba przyszliśmy nawet. Skoro stamtąd przyszliśmy, to musimy się wejść w tamtą stronę pozwiedzać. Ale tam widzę podwodną świątynię. Więc będziemy lepiej wyposażeni. A sobie do niej skoczymy. I mogę tu jakoś ładnie zejść. Mogę ten skarb, bo przydałoby się... znaleźć. Myślę, że zrobimy sobie łódkę i popłyniemy tam. Mam jakieś drewno? Przy sobie mam. Więc idziemy do wioski, przekimamy się tylko, żeby dzień był. I wciśniemy na wyprawę w poszukiwaniu skarbów.
W ogóle dobra, muszę płynąć na wprost, żeby znaleźć swoją wioskę. Nie mam minimapy. Dobra, na tą wyspę sobie płyniemy. Zresztą dużo rybek jest. Tam co mam? Kolej? Nie, to jest lodowiec chyba. Co tam? Lodowiec mamy. Mam siekierkę? Nie mam siekierki. Ale będzie można skraftować i sobie troszeczkę brzuski weźmiemy. O, squidy. Na brodatych to by było gicior do zabijania. Tam jest kolejna wioska. Ale mamy farta. Dwie wioski obok siebie. Mamy tam wioskę na pustynną, a tu jest wioska kuźwa ten. I tam jeszcze statek jest. Ale mamy farta w tym odcinku. Tu mamy góry lodowe. Czyli będzie można w bardzo łatwy sposób niedźwiedzia ten. Myślę, że jeśli będzie gicior w tej wiosce, widzę domek dla siebie, to chyba przeniesiemy się do tej wioski. Albo po prostu będziemy mieli dwa domki. Ale chyba przeniesiemy się do tej wioski. Nie mam nic tam cennego w tej wiosce. To chyba tu sobie wbudujemy jakiś domek, albo przejmiemy ten z kominem. No witam! Wieśniaczka, wysiadamy ze złodeczki. A ten już ucieka. A tylko proszę was odwiedzić i zobaczyć, czy macie jakieś fajne skrzynki w domkach. Taka skrzynka jest? Nie ma. Tutaj nie ma nic. I idziemy tutaj. Powiedzę, że żaden wieśniak nie ma profesji jakiejś takiej fajnej. A przydałoby mi się ciernie albo coś. To nie jest żelazo, to jest podróba żelaza. Ale tu mamy piec hutniczy. Więc gicior. Wo. Bym się wrąbał. A witam pana golema, cześć. Ja to tylko muszę pozwiedzać. W zawieszonym domku nie macie kuwać ksinki. Jakaś bitna ta wioska. Dwie wioski obok siebie mieć, dwa najazdy ogarniać. Trochę dupa. A tutaj coś jeszcze będzie, jakiś domek czy coś. Dwa kunie. I tam ciąży wioska. O, ale mamy żelazo za to. Tam się przypada żelazo, czyli trzeba tam wrócić. Zaraz jeszcze nie wiem tego statku. Cyk, żelazo i wychodzimy. I teraz czekajcie, moja wioska jest tamtą stronę. Ale miałem cofkę. Masakra. Zebrałeś żelazo? Zebrałeś. Jeszcze nie. Zobacz, to był serwer, kuźwa, ale cofki na tym. Na singlu. O, kuźwa. Jakby i wam nazywam właśnie trap. Nie gram na serwerze żadnym. W to. W tym domku chyba jeszcze nie byliśmy. Tak, zobaczymy, czy to jest skrzynka. Nie ma skrzynki. A tu mamy ten statek. Do statku sobie chętnie pójdę. Zobaczymy, co tam będą za skarby. Statek jest bokiem przewrócony. Oj. Troszeczkę dupka. Oddychanie ciernie. Zajebiście. Czyli zakładamy. Jakie spodenki mam? Ale do góry, bo się utopisz mi. I tutaj jeszcze gdzieś powinna być jedna skrzynka. W tym tutaj gdzieś miejscu. Pytanie, jak tam się dostać, skoro statek jest na boku. Tutaj powinny być drzwi. Ale tych drzwi ja tutaj nie widzę.
Nie, chyba to się wkopią po prostu od góry. Wiecie? Tam wody nie powinno być. Albo jest. A tu jest skrzyneczka, zajebiście. Węgiel, gunpowder. Nie ma miejsca. Mogę to wywalić. Marchewka i gunpowder się przyda do TNT. Do pułapek na zwierzoki. Dobra. I teraz wypływamy. Opa, tu jest ta wioska, czyli moja wioska jest i tam. Dobra. Moja wioska jest tam, musimy wrócić do naszej łódki. Może w przepłyniemy. I chyba wrócimy do tej wioski. Masorki, zackawki, czy ten, odbijanie się. A że mi się trafiło, kuźwa, oddychanie i w ogóle, oddychanie 1 i ciernie 1, o wiem o cierniach. Tylko szkoda, dupcia zlekrza, że to jest na skórzanych spodenkach. A nie wiem, czy da się tu ściągać... O, delfin, dawaj, chodź, delfin, chodź. Bo potrzebuję twojego speeda. Ile tu delfinów? Serwerze ten speed od delfinów lepiej wygląda. Wydaje się szybszy. Ale idziemy po nasze żelazo. Które tam się przypala i wracamy do tamtej wioski. Będziemy szli chyba jeszcze wyprawę jakąś, a to chyba w następnym odcinku. Już tu mam profesję jakieś. To trzeba na pewno zebrać, ale to mi się rozwali, tak czy siaby, czas znowu skraftować nowy. Ale węgiel przynajmniej pozyskamy. Nie zebrałem węgla. Kuźwa, po co mi dirt? I trzeba wziąć żelazo. I do tej skrzyni pochowamy jakieś tam koble, piaskowce i te inne pierdoły, których niezbyt potrzebuję. A tu wszystko potrzebuję. Tego nie potrzebujemy, mapy nie, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. I weźmiemy sobie oczywiście jedzonko, węgiel trzeba odzyskać. Jeden piecyk możemy sobie wziąć. Na pewno trzeba wziąć lampę. I trzeba wziąć łóżko. I ciśniemy. Aż tu mamy delfiny. I dzwon też wezmę. Ja go zniszczyłem czy pochłonąłem? Nie mówcie, że zniszczyłem dzwon. Czy on gdzieś mi tutaj... O nie, wypadł dopiero, laga miałem. Dobra. A to mamy dzwona, bo odzyskamy go z wioski. O to ciśniemy sobie. Myślę, że pójdziemy na tą stronę. Że mamy tu delfiny. To ja chyba je wykorzystam. Muszę je znaleźć, tylko przyspieszenia. Delfiny, dajcie mi przyspieszenie. Dzięki bardzo. To płyń. Płyń szybciej. O, żółw. Mamy żółwa. Fajnie by właśnie się przy oceanie osiedlić, żeby ta wioska też była fajna, z kowalem, z
tym takim księgowym, czy jak to się zwie, i się robi noc i trochę dupa. Ja mam na szczęście łóżko przy sobie, co możemy zawsze gdzieś to łóżko postawić i się położyć. No, zachodź słońce, zachodź. Mamy kuraki, kutaki, aby to purposz powiedział, i tam widzę jakiś domek. Czyżby kolejna wioska? Zaraz się przekonamy. Czy to jest kolejna wioska, czy może o tych pillagerów kuźwa jakiś domek? Gdzie to było? I tam było, dobra. Ciśniemy. Na wszelkie wsio wyciągnę sobie mieczek. Założę sobie spodniki z cierniami. I ciśniemy. Kolejna wioska, kuźwa. Ale ja mam fortele w tym odcinku do wiosek. Ta wioska wydaje mi się jakaś lepsza i chyba jeśli będzie u niej przynajmniej kowal, to się w niej osiedlimy. Mamy owieczki, mamy zwierzątka, więc możemy hodowlę zrobić. I ta wioska mi się podoba. Ożyś, kuźwa. Ludzie, o małe villagerki są. No i ta wioska mi się podoba, tylko te będzie trzeba te domki jakoś przetegować, bo widzę, że tam w powietrzu. No chlebki, ziabuśka i w ogóle. I to mi się tutaj podoba, taka wioska. Ale tutaj skrzynki nie ma. Tu mamy dzwon. Ale pytanie, czy mamy tutaj gdzieś koala? Książka albo enchant, to ok. Tutaj dzień dobry, chociaż widzę, że wy nie macie większości profesji, więc będzie trzeba zrobić te stoły takie różne i ten. I dobra. U góry coś jeszcze, wioska się ciągnie. A tutaj sobie jeszcze pozwiedzamy. Ale dzień dobry, witam pana farmera. Takie sobie ma rzeczy. Tam jeszcze jakieś domki są od wioski, czy nie? Nie, ale tam jest ten, czyli tam coś może być. Ale to jeszcze te domki trzeba być. Czekajcie, w tym domku byłem. Tu są krówki, owieczki w zagrodach, bardzo ładnie. My się tam na górze pobudujemy. Mamy już naturalną kopalnię. Wszystko to będzie trzeba ogarnąć. Jeśli mi się uda, to ten świat na serwer wpadę. I może z Fagą, albo z kimś nagram tutaj jeszcze odcinki. O, mamy konie. Jeszcze dużo koni. Tych krówków, wszystkiego jest dużo, więc bardzo fajnie. A tu też sprawdzimy na górę, czy jakaś wiocha, jakieś domki są od tej wioski. Nie widzę raczej. Tylko ścieżka tu prowadzi. Te prowadzą tylko ścieżki. Tam coś fajnego jest? Nie. A tutaj jakieś jeszcze domki. Ale kowala też nie ma. A tam jeszcze... O kuźwa, tam są jeszcze domki. Więc sobie tam pójdziemy. Mam lag jakiegoś. Tracę życie w ogóle. No teraz tracimy życie. Jej! Ten komputer jest zajebisty. U ciebie byłem, ale nie byłem tutaj. Szkoda, że te villagery nie mam kowala nic, kuźwa. Czekajcie. Nie myślałem. To kościół by się przydał. Kościół by się przydał i z tą taką amboną czy z czymś. Z takim na książkę by było. Tam też nie mogę handlować, nie macie profesji. Kuźwa. Jest inna wioska jeszcze. Nie widać na horyzoncie. Dobra, mordki. No to dzisiaj zwiedziliśmy dwie wioski. Jeden statek. Więc myślę, że gicior jest. To jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika i dzwona, żeby być na bieżąco. No to na razie cześć i papatki. Cześć, hejo.